Tylko 134 dni od podpisania umowy ma trwać wybudowanie nowego ronda u zbiegu ulic Wojska Polskiego, łąkowej i zastawia. Inwestycja, jak wynika z ogłoszonego przez ratusz przetargu, powinna zostać zrealizowana w systemie. Zaprojektuj i wybuduj. Samorząd oczekuje, że wykonawca po opracowaniu koncepcji architektonicznej dokona w ramach zadania prac rozbiórkowych, wybuduje w granicach istniejącego pasa drogowego rondo, chodniki. Zagospodaruje teren zielenią, zmieni lokalizację istniejącego przystanku autobusowego. To oczywiście nie wszystkie oczekiwania, ich lista jest długa. Co ważne dla kierowców przemierzających to skrzyżowanie, utrudnienia w ruchu nie będą według zamierzeń ratusza trwać miesiącami. Pierwszy etap inwestycji, zaplanowany na maksymalnie 40 dni, to czas na opracowanie koncepcji nowego ronda. Jednocześnie nie dłużej niż 60 dni od zawarcia umowy, ma potrwać etap. Etap drugi, czyli wszelkie formalności związane z procedurami budowlanymi. Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych. Te powinny się skończyć nie później niż wspomniane 134 dni od zawarcia umowy. O ile w podobnych przetargach zwykle liczyły się dwa kryteria: cena i gwarancja. Tym razem Urzędnicy rozszerzyli katalog punktowanych walorów oferty. Obok ceny, której znaczenie określono na 60% i gwarancji mogącej dać aż 20 możliwych punktów stanowiących o wyborze, pojawiły się dwa inne kryteria: doświadczenie zawodowe projektanta oraz doświadczenie kierownika budowy. Miasto oszacowało wartość tej inwestycji na maksymalnie pół miliona złotych.